Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnej degustacji, mam nadzieję, dobrego piwa. Moi drodzy, dzisiaj proponuję taką małą wycieczkę do Australii. Co powiecie na Tasmanię? No bo przecież środek lata praktycznie właśnie w Australii, a u nas środek zimy, dlatego choćby na chwilę przenieśmy się w te ciepłe klimaty, choćby za sprawą piwa, które koło mnie tutaj dzisiaj stoi. A więc Tasmanian Pale Ale, piwo z browaru Trzech Kumpli, które mam nadzieję, chociaż myślami przeniesie nas właśnie do Tasmanii, tam gdzie te klimaty dzisiaj, no jak najbardziej pewnie letnie, wakacyjne, gorące, w końcu to ziemia, kontynent australijski, dlatego tam dzisiaj na pewno jest ciepło, a u nas za oknem 0 stopni, więc takie piwo dzisiaj, mam nadzieję, że będziecie bardzo ciekawi tej degustacji, tak jak ja. Po tych dużych ilościach porterów bałtyckich i ten film ostatni, który już myślami przeniósł na jeszcze w inne klimaty, ten mam nadzieję jeszcze bardziej przeniesie nas tam, gdzie naprawdę robią również dobre piwo. Ale moi drodzy, dzisiaj o Australii już tyle, bo teraz spróbujemy to, co to piwo w sobie ma. Browar Trzech Kumpli przenosi nas właśnie swoim nowym piwem do tej Australii, ale tylko popatrzcie, co jest w składzie, moi drodzy. Chmiele australijskie i nowozelandzkie, a więc ta mieszanka, no rzeczywiście może nam dać coś bardzo, bardzo ciekawego. No spójrzcie, bo najbardziej podoba mi się ta etykieta. Rzeczywiście bardzo, bardzo graficznie, no wręcz rewelacyjna, mnie po prostu porywa. Bardzo drobniutkie kropeczki, które tworzą grafikę wielokolorową. Rudy, czerwień, trochę brązu, takie jakby właśnie kolory gdzieś, może jednakowoż do dzikiego zachodu w Stanach Zjednoczonych, ale również do takiego właśnie tasmańskiego rancho gdzieś tam sobie to wyobrażam, no bardzo, bardzo ładne to wszystko. Uwaga, to jest styl Tasmanian Pale Ale i uwaga, alkohol 5, a więc nie, to już nie portery bałtyckie, ale lekko i przyjemnie, mam nadzieję, ekstrakt 12,5. I uwaga, przeczytam wam tą historię, którą tutaj opisało Towarzystwo z browaru Trzech Kumpli. Moi drodzy, brakowało nam takiego pale ale w naszej kolekcji. Idea stojąca za nim jest swoim skomplikowaniem odwrotnie proporcjonalna do pietyzmu, jaki wpakował w projekt etykiety nasz grafik. No to co mówiłem, etykieta rzeczywiście ciekawa. Piwo ma prosty skład, zdrowo i burzliwie fermentuje, no i oczywiście jest obficie chmielone na zimno odmianami chmielu, które porwały nas bez reszty. Galaxy z Australii oraz Nelson Sauvignon i Motteka z Nowej Zelandii. Aromat to feria tropików, cytrusów, ale także białego wina, które niektórym może kojarzyć się z zapachem nafty. No, moi drodzy, czy tu będzie ulubiona przez niektórych birgików nafta? Zobaczymy. Gdzieś tam w tle majaczą kiwi oraz kokos. No, zobaczymy, co tutaj się za chwilę wydarzy. Jeśli tak pachnie podróż z Nowej Zelandii przez Morze Tasmana do Tessie, czyli inaczej Tasmanii w Australii, to my właśnie spakowaliśmy plecaki. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, płatki ryżowe, drożdże i chmiele, które już wymieniłem, Galaxy, Nelson Sauvignon oraz Motteka. Moi drodzy, wszystko skłania nas do jednego. Tego piwa po prostu dzisiaj muszę spróbować, a mam nadzieję, że wy już niedługo razem z sobą, chociaż jeszcze chciałem wam, zanim się napijemy, przytoczyć tylko to, co pisze browar Trzech Kumpli na swoim profilu facebookowym, bo to jest też istotna informacja, pozwólcie, że się tutaj posłużę telefonem. Moi drodzy, oni piszą tak: brakowało nam takiej pale ale w naszej kolekcji, to co mniej więcej na butelce, ale uwaga, do dystrybutorów trafia od wtorku 12 stycznia. Dzisiaj jest Dzień Babci, a więc wszystkim babciom bardzo serdecznie życzę wszystkiego dobrego. 100 lat, a może i więcej, w zdrowiu, radości i szczęściu. Ale dlaczego to mówię? Bo tutaj data jest też ważna. Oni piszą tak:
Tak, chcemy, by weszło to do regularnej oferty, ale to w znacznej mierze zależy od Was. Jeśli rzeczywiście to piwo się spodoba, pewnie ono będzie na stałe w ofercie Trzech Kumbli. Jeśli się okaże, że jednak Wam to nie spasowało, to też może być z tym piwem różnie. To taka informacja właśnie od browaru Trzech Kumbli. No, ja jestem niezmiernie ciekaw, jak to piwo smakuje, bo mam nadzieję, że ta feria tych właśnie chmieli, ta feria tych aromatów, no, może przywieźć na myśl właśnie taką krótką podróż gdzieś do Australii. Ale do meritum i spróbujmy, co tutaj też się dzieje. Data ważności do 23 sierpnia 2021 roku, ale piwo wiem, że niedawno rozlane, a więc ta data ważności nie jest długa, nie jest długa. Moi drodzy, no, tropikalnie, już jest tropikalnie. Tylko ta feria tropików, cytrusów oraz białego wina. Tutaj w butelce na razie jest dużo tropików. I proszę bardzo, pięknie, klasycznie. Pale Ale, ale w wydaniu australijskim, prosto z Tasmanii, proszę bardzo. Burzliwa piana. Klarowne, ale taka delikatna mgiełka jest. Słonkowy kolor, bez wątpienia tutaj i taki tylko, ale bardzo czyste, bardzo, bardzo piana mi się tutaj podoba, jakaż bujna czapa piany. Na dole drobno pęcherzykowa, im bardziej do góry, tym bardziej staje się taka po prostu średnia pęcherzykowa i duże pęcherze również, ale to sprawia, że jest taka czapa, ona jest taka, kurczę, bardzo, bardzo ładna piana. Dobra, moi drodzy. Jest kokos i są tropiki. Owoce tropikalne inaczej. To rzuca się na pierwszy plan. Kokos i owoce tropikalne. Ale spróbujmy, bo jestem bardzo ciekawy. Tasmanian Pale Ale, no. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Ale świeże. Moi drodzy, owoce tropikalne, cytrusy, rzeczywiście nuta winogron, kokos już trochę mniej, bardziej był w aromacie, w smaku jest go trochę mniej, ale on jest również. Piwo, jeśli chodzi o goryczkę, no tutaj taka, myślę, że w skali od 1 do 5, takie półtorej, może pod 2, raczej półtorej. Półtorej, tak. Jest goryczka, ale ona jest bardzo, bardzo subtelna, delikatna, niezalegająca. Ale jest, żebyście nie myśleli, że to jest takie bardzo słodkie piwo, zupełnie pozbawione goryczki, nie. Co więcej, tej słodyczy nie jest zbyt dużo. Jest bardziej taka słodycz, ale delikatna wytrawność również, więc na początku łyku jest słodycz, później przychodzi wytrawność. To, co w takich piwach myślę, że oczekujemy, no, pełną gębą Pale Ale i to z Tasmanii, przynajmniej z chmielami tasmańskimi, bo tu też takie są z Australii, mamy nadzieję, że w Tasmanii tak właśnie smakują piwa. Moi drodzy, spróbujmy jeszcze raz. Ale patrzcie się, piana się trzyma cały czas. Ona jest, jakby ktoś białkiem ubił pianę w jakimś mikserze na jakieś bezę, na jakieś ciasto. No, coś takiego jest. Bardzo ładna piana. Ale jest rześkie, jest niesłychanie świeże. Naprawdę, jakbym wlał piwo, które zostało rozlane kilka dni temu. Ja myślę, że to też nie jest, to też ma swoją, oczywiście ma swoje wytłumaczenie, bo to jest piwo bardzo nowe, jeśli chodzi o rozlew. Myślę, że rozlew był na początku roku, może pod koniec roku. Jest to piwo, które można powiedzieć do sklepów weszło dopiero w 2021 roku, a więc jest bardzo świeże. Ale to też czuć, jest świeżutkie, jest przyjemne. Nie wiem, jak będzie później, jeśli to piwo postoi na półkach, czy będzie tak samo, bo ta świeżość tutaj, ona,
ona jest, rzuca się na pierwszy plan i ona sprawia bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, ale oczywiście chmiele robią również robotę. Jest ta nafta, kurczę, jest. Nie, ona nie jest jakby mocna jakaś duża, ale tutaj pisali, że jak tutaj określona jest ta nafta. Nuty cytrusowe, ale także białego wina, które niektórym może kojarzyć się z zapachem nafty. To w aromacie nie aż tak jak, moi drodzy, w smaku. No, taka delikatna nafta, ale bardzo, bardzo fajnie to jest tutaj oznaczone. Se pozwolę jeszcze troszkę wlać, bo naprawdę to jest ciekawa IPA. Piana jest bujna, myślę, że ona nie jest przegazowana, po prostu jest... ja leję sobie tak po prostu z grubej rury i to też robi swoje, ale jeszcze spróbuję raz. Fajne piwo. Ja myślę, że Tasmanian Pale Ale o nazwie Tessie z browaru Trzech Kumpli zostanie z nami na dłużej na półkach sklepowych, bo naprawdę jest tego warte. Jest trochę inne niż takie standardowe, zwykłe Pale Ale, które mamy na myśli. Jest goryczka. Ona jest, cały czas jest. Pojawia się przy każdym łyku. Subtelna, ale zaznacza, że jestem, tak jak mówię, w skali od 1 do 5, 1,5, podchodzące pod 2, ale uznałbym, że raczej 1,5. No, moi drodzy, polecam to piwo. Browar Trzech Kumpli kolejny raz idzie w bardzo dobrą stronę. Oczywiście wszystkie ostatnie piwa ich to naprawdę, trudno by byłoby się doszukać czegoś nieudanego. Cały czas idą do przodu, cały czas te piwa... No zobaczcie, jaki świat craftu jest bogaty. Dopiero co wydaje się, że hazy ipki, teraz portery bałtyckie, tego wszystkiego jest aż tyle, że to aż do znudzenia, prawda? Gdzie, moi drodzy? A teraz wychodzi sobie browar Trzech Kumpli i mówi: pach, my sobie tutaj uważymy Tasmanian Pale Ale. Z australijskimi chmielami, z nowozelandzkimi chmielami, tak je pomieszamy, tak temu piwu nadamy smak, no że rzeczywiście będzie to coś innego niż do tej pory. Oczywiście piwa Tasmanian Pale Ale, jeżeli chodzi o browary kraftowe na świecie, są ważone już od lat i myślę, że każdy browar gdzieś w Stanach Zjednoczonych większy nawet takie piwa ważył, już nie mówię o Australii i Nowej Zelandii, ale te style są znane w Polsce. Powiem szczerze, że Tasmanian Pale Ale chyba raz piłem, nie pamiętam z jakiego to było browaru, nie mogę sobie przypomnieć, ale w każdym razie no nie pamiętam, a tutaj, i to było dość dawno, a tutaj proszę bardzo, fajne piwo. Jak mówi Trzech Kumpli, tutaj ważymy, co lubimy, no i rzeczywiście tak jest. Tasmanian Pale Ale Tessie z browaru Trzech Kumpli, naprawdę dobre piwo. Serdecznie wam polecam. Moi drodzy, dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia i do zobaczenia, cześć. Na koniec oczywiście tym piwem, które nawiązuje do Tasmanii, do Australii, piję wasze zdrowie. Najlepszego. Thank you.